normalnie. Siemaszko z tej strony, Oliver Play dzisiaj. Paradoskop narciarskich. Widzicie to? No to kosztowało mnie 70 zł, więc no. Zostawcie tą mapkę w górę, żeby mi się opłacało nagrywać takich więcej filmów, a nie ze mną! Włodzimierz Szaranowicz, proszę tutaj Włodzimierzu, chodź. No Jezus, dzień dobry, mamy problemy techniczne, ale naprawi się wszystko. Tak. A ile też łapek w górę, Włodzimierzu, żeby była seria nowa? Czego seria? Trzy. Czapki w górę, no bez przesady, no. 3 razy 2, 6 łapek w górę. Myślę, że postaram. No, ale wiecie. No. Pierwszy ze skoczków, Tomasz Pilch. Tomaszu, Tomaszu. Oj, Włodzimierz chyba coś pił, ale nie wiem. Takie kawały. Ma 15 metrów. No, nie zostawiliście jeszcze łapki w grę, no. Nie dlatego tak słabo. A gdzie ty chyba, żeby był Polak na podium, więc dostacie tą łapę. Ja sobie poczekam. Jaku. Wolny. No i już połowę z was zostawię łapkę w górę. Teraz powiem wąsek. Przedskoczek kiedyś był. Teraz skacze w pucharze kontynentalnym. Skacze, no skakał. No i dalej skakał. No i już! No jeszcze, no! Byku! Wiem, że ty jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, bo mam takie dochody i widzę po prostu. Więc zostaw tą łapę. Ale nie dostać banicję. Ja oczywiście żartuję. Tu spona jak taki tester, wiecie. Tutaj. O teraz Aleksandr zniszczył. Ja z czym się ma mieli Andrzej z. Drugi tester. Te warunki są popsute, ale masz kot. Niebieski kack. Czyżby będzie na 4 łapy? Nie, za to na 5 łap! Skoczył. No już teraz lepiej w takich warunkach, ale no mocne są, wiatr w plecy jest mocny. Panie Włodzimierzu Szaranowiczu. Szaranowiczu. Kamil Soch teraz, pana ulubieniec. Skoczył, wiadomo. 109 metrów. Przemek, jakie skupienie. Widzisz jakie skupienie? Widzisz ten skok piękny, no i teraz każdy dostawi łapę w górę. Pięknie, jak to Włodzimierzu? Co to był za skok piękny, tak? Moja dziewczyna. Oczywiście Włodzimierza. Dziewczyna. Mi się tak żyła. I zdechła. Andrzeju. Stał. Kała. No i już teraz pierwsza seria. Zobaczymy sobie tutaj, jak sobie poradzi Tomasz Pilk. No i widać to, że... Ej, Włodzimierzu! Wiesz, dlaczego tak dobrze skoczył Tomasz Pilk? Zbudował sobie z barier bloków,
A mi się tak nie wydaje, wiesz? Bo mi się wydaje, że po prostu ma dobry kostium, no bo jego tata jest bardzo bogaty. Jest sędzią. Z Polski. No. To mu 19, bo to jednak jego syn, wiecie. Jakub. Wolny. Oczywiście. Zaskoczenie! Jeszcze raz wolny, na szybko na progu, a zawsze na wolny. A są noty, 18. 18 dostał noty. Paweł, wąsuś, wąsuś. Jak dobrze skoczysz, to nie musisz zgolić wąsa. Jak źle skoczysz, to zgol tego wąsa. No, jak ty komentujesz? No musi zgolić tego wąsa, no widać, że to słaby. No, musi zgolić wąsa. Idzie. Klemens Moranka, który właśnie nie ma wąsa, jak widzicie. Tutaj skupienie też full. Nie ma wąsa. No i poleciał z tym wąsem. Bez wąsów chyba lepiej tutaj się skacze, więc... Paweł Wąsek, niech pan zgoli tego wąsa, bo widać jak Klemens Moranka poleciał bez wąsa. No widać, to po prostu. Tomasz Bilik też nie ma wąsa. Aleksander zniszczył. Też nie ma wąsa. Ale oczywiście się ledwo co wylądował. A ja myślałem, że już coś. Zaskoczenie, bo myślałem, że już zniszczy coś. Maciej Kotek to zawsze musi na cztery łapy, bo to kocisko jedno. A to złe kocisko! Teraz pięknie kot! Maciej! 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 Kot! Halvor Egner Granulat, Granulat, jak to się komentuje, jeszcze nie wiem, zapomniałem jak to się mówi, ale Granulat chyba, tak? Co tu się odwaliło? No Kamilu, co tu się odwaliło? To chyba było. My sobie... No nie możemy jednak powtórki oglądać, a myślałem. Czyli powtórka wyjdzie. Jak sobie Dawid Kołacki bez wąsa poradzi? Słabe noszenie miał, no. 30 miejsce, ciężko. No, teraz... O, teraz Piotrek Zioma. Dobre warunki! No i że poradził z takim pięknym kurwankiem. Nie zepsuł tego, ale... 22 miejsce, no. Nie dostał się Dawid Kubacki, nie dostał się Jakub Wolny i Kamil Stoch. I teraz Andrzej Sanka będzie skakał, a może czekać, czy dostanie Paweł Wąsek. A na razie Tomasz Pich najlepszy z naszych. Andrzej, no pofruń tak jak cię uczyliśmy. W sumie trener go uczył. No po prostu on jest takim dobrym zawodnikiem, że no poradził sobie pięknie, pięknie, 14 miejsce, no pofrunął jak Persik normalnie. No i dostał się Paweł Wąsek, no i widzicie, no mieli tam po końcu chyba słabe warunki, a pierwszy ze skoczków Paweł Wąsuś musi skoczyć 0000 metrów. Nie będzie tej zielonej linii, no czerwonej linii, bo to... On tam była czerwona linia, no bo nic praktycznie. Ten Halvor Granulat. Czemu Granulat, który. A Granulat jeszcze nie skakał, bo on pierwszy jest. Jednak to Granulat to dobry gościu. Nie skacze. Żyła, żyła, jak to mówią. Zdechła. Maciejos, kociejos. Na cztery łapy czyżby będzie, czyżby? No, cztery łapy na pewno. Słabe noty. Siedmiastki dostał. Jak nie mówiłem, to jest parodia skoków. Dostępnie ze swoim kolegą i koleżanką, albo swojemu tacie, albo mamie.
Aleksander! Aleksander! Jeszcze! Przepraszam widzowie, jak ktoś jest na kawkach, ale... No wiecie. Zniszczył. No i teraz ostatnia dziesiątka. Klemens Frank. Klemensik. 120 metrów to było. Tak, 107 metrów. W tym kanale na razie najlepszy Aleksander. Aleksander zniszczył. Najlepszy z Polaków, siódmy. Tomasz Pik, który był z pierwszy z Polaków. Zobaczymy, pięknie leci! Halo, pomoc medyczna, proszę tutaj przyjeżdżać. Niestety Tomasz Pilk się przewrócił na 20 miejscu, dopiero widzowie tutaj patrzą się. Halo, halo, przyjechaliśmy już. Przyjechaj tutaj podskocznie. Należy go. Na szczęście, no coś tam tylko czemu z nogą stało. Nie może stać po prostu. No i tak to wyglądało. Następnie skośnie, jak widzicie. W lewym górnym rogu. Klingenthal. Więc jak zostawicie 6 łapek w górę, to będziemy tutaj wskakać. A tej serii to jeszcze tak planuję z 10 odcinków. Zobaczymy. Do następnego. Cześć!